Przez ostatnie pół roku tak naprawdę spełniły się prawie że wszystkie moje marzenia. Zdobyłam medal na Mistrzostwach Europy, medal na Proolimpiku, zakwalifikowałam się do Igrzysk Olimpijskich i ostatecznie zostałam mistrzynią świata. Także no nie wiem, czy mogłabym sobie to lepiej wymarzyć. Myślę, że ta cała droga się zaczęła już bardzo, bardzo dawno, bo te 10 lat, ponad 10 lat, w zasadzie 14, które wcześniej trenowałam windsurfing, no to się pewnie wszystko złożyło na to, że w końcu udało mi się po prostu dojść do takiej formy, pod każdym względem, i psychicznej, i fizycznej formy, która dała mi po prostu tą kwalifikację i możliwość wyjazdu do Rio. Gosia rzeczywiście obserwuje od dziecka, dziewczynki, potem juniorka wspaniała, potem senior, ale dzisiaj Gosia się zmieniła i stała się zawodniczką profesjonalną. Ona jest taką wojowniczką, ambitną, nigdy się nie poddaje i to jest właśnie u Gosi wspaniałe. I to jest jedna z tych, która pozwoliła jej uzyskać awans na igrzyska, no i walczyć o medal dla Polski. Gosia jest bardzo ważnym członkiem naszej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie w Rio. Swoją cierpliwością, wytrwałością udowodniła, jak ważne są te cechy właśnie w sporcie, osiągając sukcesy wcześniej w wieku juniorskim, później również w wieku seniorskim. Były przysłowiowe wzloty i upadki formy, jak to zwykle w sporcie. No aż wreszcie doczekała się sukcesów na miarę Mistrzostwa Świata, wyjazdu na Igrzyska, gdzie z pewnością walczyć będzie o jak najlepsze lokaty. No nie ukrywam, że do Rio lecę z myślą, że będę walczyć o medal. No żadnej raczej innej myśli tutaj nie dopuszczam i myślę, że jest to możliwe. Startowałam na tym akwenie już w zeszłym roku na Proolimpiku. Przywiozłam wtedy srebrny medal. Ścigam się cały czas w czołówce. Fakt, że stawka jest bardzo, bardzo wyrównana, także no nie będą to łatwe regaty, ale myślę, że stać mnie na dobry wynik i po to tam jadę.